Kiedy anioł przyszedł zobaczyć Maryję, to ona robiła pranie i anioł ją trochę przestraszył. I wtedy anioł powiedział: Maryjo, urodzisz dzieciątko, nadasz mu imię Jezus. Maryja powiedziała: nie będę miała dziecka, jestem dopiero nastolatką i nie mam męża. I wtedy anioł powiedział: Józefie, Maryja nie kłamie, ona i ty będziecie mieli dziecko. Józef odpuścił. Pobrali się i udali się do starego miasteczka Betlejem, do wioski Józefa. Przyszli do hotelu i poprosili o pokój, ale dozorca powiedział: nie mamy pokoju ani jednego. Józef i Maryja bardzo się zasmucili i chcieli odejść, ale dozorca powiedział: jedyne miejsce w Betlejem, tam możecie się zatrzymać do stajenka. I pokazał im drogę. A kiedy pasterze pilnowali owiec, nagle zobaczyli anioła, a on powiedział: nie bójcie się, narodziło się dzieciątko, ono będzie waszym królem. Pasterze powiedzieli: musimy się tam udać, natychmiast. Wtedy nastała jasność i pojawiła się gwiazda. Mędrcy zobaczyli gwiazdę i powiedzieli: może powinniśmy iść za tą gwiazdą. Drugi powiedział: mądre. Poszli za gwiazdą do malutkiego Jezusa, zabrali dary, misia, pampersy, mleko. Tak naprawdę zabrali złoto, kadzidło i mirrę. Nie wiem, jak wszyscy się zmieścili w tej małej stajni. Dziękuję, że przyszedłeś do nas. Jest wspaniały. Będzie moim najlepszym przyjacielem. Kocham cię, jesteś najwspanialszym dzieckiem, jakie w życiu widziałem. To nowe dziecko zmieni nasz świat. Od dzieci możemy nauczyć się przeżywania Bożego Narodzenia. Oczekiwania najpierw, a później radości z tego, że Pan Jezus przyszedł. Nie ma się co dziwić, bo przecież Jezus w Ewangelii mówi bardzo wyraźnie: jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Z okazji Bożego Narodzenia życzę wam wszystkim, abyśmy umieli cieszyć się tak jak dzieci. Abyśmy umieli wyrazić w języku dziecka tak naprawdę, co to znaczy, że Jezus przyszedł, że przynosi pokój, że przynosi radość. Żebyśmy umieli to dziecięcym, prostym językiem powiedzieć, żeby ktoś uwierzył, że rzeczywiście dobrze, że Syn Boży przychodzi na świat jak małe dziecko. Bardzo się cieszę, że mogę te życzenia składać z tymi dziećmi i z tymi rodzicami dla was w tym roku na Boże Narodzenie. To nowe dziecko zmieni nasz świat.